W ramach projektu Aktywna Młodzież – sposobem na aktywne społeczeństwo Fundacja Pomoc Dzieciom imienia Stanisławy Bieńczak prowadzi zajęcia terapeutyczne dla dzieci ze szkół podstawowych mających utrudniony start w dorosłe życie. Uczniowie niejednokrotnie cierpią na zaburzenia emocjonalne wynikające z trudnej sytuacji w rodzinie. Z myślą o nich powstała Akademia Kreatywnego Rozwoju, kształtująca różne cechy osobowości. Każde pierwsze spotkanie jest bardzo trudne i dla prowadzącego, i dla dzieci czy młodzieży, dlatego że musimy się nawzajem poznać, troszeczkę zintegrować, ustawić jakieś cele naszych spotkań. Myślę, że to taka poznawanie siebie i wzajemna ciekawość. A czy to są jakieś ćwiczenia na początek, przedstawienie się? Jak to wygląda? Na pewno musimy się sobie przedstawić, a potem możemy to zrobić w formie zabaw integracyjnych, żeby to było tak spontanicznie, bez jakiegoś napięcia, bez stresu. A potem co dalej? Jaki jest kolejny krok? No a potem będziemy pracować nad różnymi program, który sobie wzajemnie jakoś tam ustalimy. Poznam potrzeby tej grupy, no i będziemy nad tym pracować. Na pewno będzie spotkanie odrębne z grupą młodzieży szkół średnich i dwie grupy będą dzieci z szkoły podstawowej w wieku chyba do 13 lat, od 11 do 13 lat. Pewnie i mniejsze też się zmieszczą. A z jaką częstotliwością będą się odbywały spotkania? No to myślę, że to jest kwestia ustalenia też z rodzicami, z młodzieżą i z dziećmi dogodnie do możliwości, nie? Myślę, że to pierwsze spotkanie będzie takie organizacyjne i to wszystko sobie poustalamy. Po zajęciach z psychologiem dla młodszej grupy uczestników projektu zostaną przeprowadzone warsztaty artystyczno-integracyjne. Dzieci m.in. wezmą udział w zajęciach wikliniarskich, plastycznych i ceramicznych.